Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Szyra i chciałabym Państwu dzisiaj zaprezentować doświadczenie pod tytułem Pływające kulki. Celem doświadczenia jest umieszczenie w oleju pływających kulek barwnika. Do tego doświadczenia będzie potrzebny nam słoik, pół szklanki wody, pół szklanki oleju, patyczek, zakraplacz oraz barwnik spożywczy. Na samym początku wlewamy wodę do słoika. Następnie powoli wlewamy olej. Możemy zauważyć, że te dwie substancje nie mieszają się ze sobą. Następnie zakraplaczem dodajemy parę kropli barwnika. Barwnik nie miesza się z olejem. Następnie wpychamy patyczkiem krople barwnika do wody. Krople barwnika pod wpływem wypchnięcia do wody pękają, ponieważ woda i barwnik są substancjami, które się ze sobą mieszają. Poza tym, że barwnik rozpuścił się w wodzie, nie możemy zauważyć żadnej różnicy między początkową fazą po wlaniu wody i oleju. Dzieje się tak dlatego, że woda i olej są niemieszalne. To znaczy, że płyny nie zmieszają się ze sobą i będą występować w oddzielnych warstwach. Barwnik spożywczy, podobnie jak woda, nie rozpuszcza się w oleju i będzie w nim pływać w postaci kropelek. Jeżeli krople barwnika są dostatecznie małe, olej otaczający kolorowe kulki chroni je przed zetknięciem się z wodą. Wpychanie kulek do dołu powoduje zetknięcie ich z wodą i rozpuszczenie się. W ten sposób możemy zauważyć, jaka jest różnica między włączeniem czegoś w oleju a wodą. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do widzenia.